Fantastyczne dzieło popkultury i fenomen w świecie animacji, zrzeszający wokół siebie przeogromny fandom zapatrzony w swoich bohaterów niczym w święte ikony. Do tego przekonanie o elitarności widowni i ukute stwierdzenie, że żeby zrozumieć subtelnie zawoalowane przesłanie i wielopoziomowe żarty, należy posiadać IQ na poziomie co najmniej 160 punktów. Wiecie, o czym mówię, prawda? Ale nie tym będziemy się dzisiaj zajmować. Dziś tak bardziej przyziemnie, coś dla tej głupszej widowni. Chciałoby się rzec plepsu. Może nie przedłużając. Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest recenzja gry South Park Fractured But Whole w wersji na konsolę Xbox One. Gra została wydana także na PlayStation 4 oraz pecety. Pozdrawiam wszystkich urażonych hasłem plebs, którzy zapewne dali już łapkę w dół i właśnie piszą pełen oburzenia komentarz. Może nieco hiperbolizuję, ale South Park jest takim właśnie tworem operującym na bardzo prostych żartach, niejednokrotnie obleśnych, ale jednocześnie kreuje bardzo ciekawą satyrę na współczesną popkulturę i politykę. Przekaz jest jasny, humor niewybredny i często obrażający wszystko i wszystkich. Ale to właśnie nam się w South Parku podoba. Co prawda, to nie to samo co Rick and... No i dostajemy w nasze łapki sequel bardzo udanego Kijka Prawdy, którego w 2014 roku wysmażył nam Obsidian. Nawet udało mi się to zrecenzować w początkach istnienia kanału, także jeżeli chcecie się pośmiać, jak bardzo kiedyś nie potrafiłem wideo w internecie, co prawda nadal nie potrafię, to gdzieś tutaj będziecie sobie mogli kliknąć w kartę z linkiem. Tym razem za gierkę wziął się Ubisoft San Francisco, co nie ma praktycznie większego znaczenia, biorąc pod uwagę, że formuła pozostaje niezmieniona, a w tego typu produkcjach istotny jest przede wszystkim scenariusz. Pęknięte dupsko, czyli taka przypadłość, którą mają niektórzy użytkownicy YouTube'a, kiedy widzą, jak YouTuberzy zarabiają pieniądze, jest bezpośrednią kontynuacją Kika i rozpoczyna się zaraz po zakończeniu poprzednika. Nowy zostaje królem w świecie fantasy stworzonym przez dzieciaki na potrzeby zabawy i wszyscy żyją długo i szczęśliwie do czasu, aż z przyszłości przybywa z prośbą o pomoc w odnalezieniu zaginionego kota Shop, superbohater będący alter ego Erika Cartmana. Czyli w zasadzie Cartman kończy zabawę w Lochy i Smoki, zarządzając, że od teraz bawią się w superherosów i wyruszają na misję odnalezienia mruczka, za którego wyznaczono nagrodę w wysokości $100. Pieniądze z udanej misji miałyby pomóc w stworzeniu serii filmów opartych na życiorysach Shopa i przyjaciół. Oczywiście, żeby wszystko było zgodne z realiami prawdziwych superhero franchises, Shop i przyjaciele, mający się za tych lepszych, czyli Marvela, konkurują z grupą kumpli wolności, którzy również mają się za tych lepszych, czyli Marvela. I jako, że jestem wielkim fanem komiksów i filmów superbohaterskich, ta stylistyka jest miodem na moje serduszko. Odniesień do obecnej sytuacji w kinach i na Netflixach jest całe mnóstwo, a i miejsce na piękną Civil War się znalazło. I historia jest napisana świetnie, jest wielowątkowa, ciekawa i kompletnie bez sensu. Im dalej w las, tym mniej logiki w tym wszystkim znajdziemy. I w zasadzie dobrze, biorąc pod uwagę wykreowany świat i nawiązanie do samego serialu. Chociaż słowo nawiązanie jest trochę niefortunne, bo Fractured But Whole jest pełnoprawnym, interaktywnym odcinkiem South Parku. Chociaż przyznam, że jestem troszkę zawiedziony tym, jak bardzo grzeczny jest scenariusz, oczywiście biorąc pod uwagę standardy samej marki. Mamy tu żarty z mniejszości seksualnych, pełno rasistowskich tekstów, w tej i we w te latają pindole i cycki, nie mówiąc już o nabijaniu się ze wszystkich możliwych religii. Poziom trudności w interakcjach ze światem regulowany jest kolorem naszej skóry. Im czarniejszy jest bohater, tym ciężej mu cokolwiek załatwić. Do tego dosyć często przewija się żart z przemocą na tle homofobicznym, czy tak jak w przypadku mojego bohatera, heterofobicznym. Dodatkowo rozbrajający jest też fakt premii uzyskiwanej za bycie Social Justice Warrior, dzięki czemu zyskujemy dodatkowy atak po wykryciu mikroagresji werbalnej u wroga. Jednak to wszystko ma się nijak do chociażby sławetnej ocenzurowanej na konsolach sceny aborcji na Randim w Kijku Prawdy. Oczywiście żarty gastryczne są jednym z głównych dań serwowanych nam przez produkcję. Do tego stopnia, że soczyste pierdy naszego bohatera są w stanie zakrzywiać czasoprzestrzeń, przenosić nas w przeszłość czy zatrzymywać czas. Dodatkowo nasz zwieracz służy jako motor napędowy, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, dla narzędzi i supermocy naszych kolegów wykorzystywanych podczas eksploracji. No i ta eksploracja sprowadza się do samego miasteczka South Park. Przez to druga odsłona wydaje się być strasznie kameralna względem poprzedniczki, w której lądowaliśmy na statku obcych, czy też w 8-bitowej Kanadzie. Tym razem nie wyściubimy nosa poza nasz pipidówek upstrzony przy okazji blokadami, które będziemy mogli otworzyć wraz ze zdobywaniem kolejnych towarzyszy. Zadań pobocznych też jest niezbyt wiele, co akurat dla mnie jako miłośnika wesołego podążania za główną linią fabularną jest zaletą.
Mimo to większość z nich wykonałem z przyjemnością, ponieważ każde obudowane było własną ciekawą mini fabułką i jednocześnie nie było ganianiem z jednego końca mapy na drugi za jakimiś pierdołami. Co prawda, jest kilka robótek polegających na wyszukiwaniu znajdziek rozsianych po całym miasteczku, ale można je spokojnie pominąć bez wyrzutów sumienia lub przechodzić przy okazji błądzenia po mieścinie. I tak w zasadzie sam core rozgrywki nie różni się specjalnie od tego, co znamy z kijka, jednak niuanse w poszczególnych mechanikach sprawiają, że mamy do czynienia z produktem lepiej przemyślanym. Przede wszystkim levelujemy na kilku płaszczyznach, rozwijając kilka aspektów naszego jestestwa, co zapewnia nam konkretne korzyści. Przede wszystkim robimy selfie z mieszkańcami miasteczka, zdobywając w ten sposób obserwujących na Kunstagramie, co ma zwiększyć nasz poziom sławy, wpływający później na poziom samego Herosa. Do tego dostaliśmy do dyspozycji crafting, który niczym w serii The Elder Scrolls rozwijamy, tworząc kolejne przedmioty. Czyli de facto tworzymy coraz lepsze przedmioty, by móc stworzyć coraz lepsze przedmioty. Oprócz tego w samej walce zyskujemy kolejne rangi, walcząc z konkretnymi typami przeciwników, co zapewnia premię do doświadczenia uzyskiwanego w regularnych bojach. Nie jest to jednak klasyczny oczywiście rozwój postaci, w którym podbijamy staty. Każdy kolejny level zapewnia nam miejsce na artefakty, zwiększające nasze atrybuty i ogólną moc członków drużyny. Same artefakty, będące swoją drogą dosyć zabawnymi easter eggami, zdobywamy na pokonanych wrogach, znajdujemy poukrywane w zakamarkach miasta, kupujemy lub tworzymy sami, zdobywając wcześniej plany ich budowy. System jest prosty i przejrzysty, jednocześnie nie komplikuje zbytnio rozgrywki. Można nawet powiedzieć, że jest prostacki, gdyż artefakty są jedynym sposobem na podbicie umiejętności naszego bohatera. Stroje nie mają na to kompletnie żadnego wpływu i spełniają jedynie rolę estetyczną. Ciekawostką jest natomiast samo tworzenie postaci. Początkowo wybieramy jedną z trzech dostępnych klas: Speedstera, Brutala lub Blastera, z których każda charakteryzuje się innym zestawem mocy i atrybutów. Nie musicie się jednak zbytnio przejmować i wpadać w paraliż wyboru, gdyż nie będzie chyba wielkim spoilerem, jeśli ujawnię, że z czasem będziemy mogli wybrać klasy dodatkowe i dostosowywać swobodnie cztery aktywne moce spośród każdej z nich. I tu w zasadzie zaczyna się temat największej zmiany, bowiem jeśli pamiętacie JRPG-owy system z kijka, to wiecie, że nie był on ani specjalnie emocjonujący, ani przystępny. W rozklekotanym Anusie dostajemy zupełnie nowy, bardziej taktyczny system, przypominający chociażby seria Heroes of Might and Magic. Tak, to jest bardzo duże uproszczenie, skrót myślowy, to nie znaczy, że ten system jest taki sam. No, co robisz? Nie pisz tego komentarza! Dziecko drogie, wysłuchaj do końca, a nie od razu łapka w dół i unsup! Postacie poruszają się turowo w określonym, zależnym od swoich statystyk, zakresie ruchu popodzielonej na kwadraty planszy. W każdej turze można wykonać ruch i wykorzystać jedną z mocy, które też mają określony zakres działania zależny od swojej specyfiki, użyć przedmiotu lub pominąć ruch. Nie przeczekać, ale pominąć. I to jest trochę zgrzyt, bo zabiera to już pewne możliwości taktyczne. Same ataki doprawione są prostymi QTE, w których zależnie od szybkości kliknięcia przez nas wskazanego klawisza zwiększa się premia do obrażeń od naszego ataku lub do zapełnienia paska ultra ataku w przypadku bronienia się przez naszą postać. I sprawdza się to bardzo dobrze, walki są ciekawe i bardziej dynamiczne, a przede wszystkim wynik pojedynku nie zależy jedynie od naszych statystyk, ale od umiejętnego doboru drużyny i gospodarowania dostępnymi umiejętnościami. Ale nie oszukujmy się, walki nie są specjalnym wyzwaniem. Do tego co jakiś czas zdarzają się pojedynki z celami specjalnymi, gdzie zamiast pokonać wszystkich obecnych na ekranie oponentów, musimy na przykład dojść do konkretnego punktu. A to jest ten najmniej kreatywny wariant, ale nie chcę wam psuć niespodzianki. Tak więc dostajemy naprawdę ciekawy tytuł, wybijający się poza ramy klasycznej gierki i balansujący między byciem RPG-iem a interaktywnym filmem. Same zabiegi scenarzystów sprawiają, że odbiorca nie do końca jest pewien, czy mamy do czynienia z typową zabawą dzieciaków, na co zdawałoby się wskazywać główna oś fabularna, czy jednak dzieci faktycznie posiadają supermoce. Do tego niesamowicie budują klimat dziecięcej zabawy sytuacje, kiedy podczas walki zgraja bohaterów schodzi z ulicy, by ustąpić przejeżdżającemu samochodowi, albo któryś z przeciwników mówi, że zadany mu cios się nie liczy i cofa sobie obrażenia. To całkiem ciekawa zabawa konwencją, przez którą twórcy puszczają oko do gracza, by przypomnieć mu, że tytułu nie należy traktować całkiem na serio. Jednak w swoich zabiegach autorzy nieco się zapędzili, w pewnym momencie strasznie gmatwając historię, nakładając na siebie kilka wątków i wstawiając w krótkim czasie kilkanaście zwrotów akcji. Wiem, że to żart, który celowo ma być lekko irytujący, ale przez to ostatnie dwie godziny gry już mnie trochę męczyły. A jako wadę muszę dodać, że tytułowi zdarzało się mieć delikatne spadki płynności. Zapytacie teraz zapewne, dlaczego kupiłem wersję na Xboxa One zamiast na PS4, gdzie na pewno chodziła lepiej. Powód jest bardzo prosty. Wersji PS4 nie było w sklepie.
I to tyle, jeśli chodzi o South Park. To naprawdę ciekawa propozycja, szczególnie dla fanów serialu. Gra sama w sobie jest całkiem prosta i bardziej przypomina film animowany niż typową gierkę, ale dla lubujących się w charakterystycznym dowcipie South Parku, te 15 godzin spędzone z tytułem na pewno będzie przyjemnym doświadczeniem. I tą myślą, od której aż pęka dupa, kończę. Cześć.